Dzień dobry, mamy środę, 30 dzień września. W wiadomościach telewizji Imperium dziś o nowej młodzieżowej Radzie Miasta, zmianach na kolei, wiemy już jak często będzie się zatrzymywać pendolino w Gliwicach, a na koniec wspomnimy o dzisiejszym święcie. Agnieszka Baron, zapraszam. Prace na dworcu PKP wchodzą w fazę decydującą. Przypomnijmy, że fachowcy muszą zakończyć główny remont jeszcze w tym roku. Jednak to nie jedyne informacje dotyczące kolei. Remont dworca idzie pełną parą. Robotnicy spieszą się z czasem i z nadzieją spoglądają w niebo, licząc na polską złotą jesień. Obecnie prace prowadzone są w podziemnym przejściu pomiędzy ulicami bohaterów getta warszawskiego a Toszecką. Wersja poprzednia raczej zniechęcała niż zachęcała do korzystania z łącznika, ale po remoncie ma być schludnie, jasno, sucho i przede wszystkim bezpiecznie. Zmiany w otoczeniu dworca to nie jedyna istotna informacja dla podróżujących koleją. Zmienił się prezes spółki Koleje Śląskie. Piotra Bramorskiego zastąpił Wojciech Dinges. Jednak to, co najistotniejsze dla pasażerów, to siatka połączeń pendolino. Do naszego miasta od grudnia będą codziennie kursować dwie pary pendolino. Znamy już orientacyjny czas przyjazdów i odjazdów. Pociągi wyruszające z Gdyni Głównej będą w Gliwicach o 17.43 i 19.36. W drogę powrotną pierwszy pociąg z Gliwic wyruszy o 5.06 i skończy bieg w Warszawie Wschodniej o 8.32. Następny odjedzie o 10.08 i zamelduje się w Gdyni Głównej o 16.34. Pozostajemy jeszcze w temacie komunikacji, ale zmieniamy przymiotnik z publicznej na prywatną. Wprawdzie światowa premiera Opla Astry 5. generacji miała miejsce podczas salonu motoryzacyjnego we Frankfurcie 2 tygodnie temu, ale to właśnie wczoraj w Gliwicach zaprezentowano nowy egzemplarz Opla polskiej publiczności. Nowy model General Motors będzie produkowany wyłącznie w gliwickiej fabryce. Jak powiedział dyrektor GM na Polskę, produkcja Astry to 5 lat spokoju dla tej fabryki. Warto dodać, że Opel w Gliwicach jest jednym z największych pracodawców. Zatrudnia około 3,5 tysiąca osób, a tak było na wczorajszej prezentacji. Wielkie nadzieje są pokładane w tej nowej Astrze. Te nadzieje rosną z każdym dniem, dlatego że opinia klientów, którzy oglądali auto we Frankfurcie, którzy mieli okazję jeździć, jest naprawdę fantastyczna. W związku z czym my się już cieszymy, że auto cieszy się powodzeniem i Oplowi trzeba takiego przebojowego modelu, który trochę nas pociągnie w górę. Sensacją było dla nas, jak usłyszeliśmy, że już 30 tysięcy samochodów zostało zamówionych. To bardzo dużo, nawet biorąc pod uwagę, że część to na razie jest do punktów dealerskich. To jest dwukrotnie więcej niż zwykle w takich sytuacjach bywa. Dla nas to oczywiście dobra wiadomość, dlatego że my się przestawiamy na produkcję głównie hatchbacka pięciodrzwiowego. Oprócz tego trzy modele inne będziemy produkować, ale produkcja będzie mniejsza. W tym roku bijemy rekord wolumenowy, 170 tysięcy, to jest 80% wzrost w porównaniu z zeszłym. A przyszły rok ma być jeszcze lepszy właśnie głównie dzięki tej Astrze. Ja jestem przekonany, że dzięki temu modelowi następnych 5 lat jest spokojnych w Gliwicach. Dzisiaj kolejną dwuletnią kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice. Była to dobra okazja do sprawdzenia, czym tak naprawdę zajmuje się ta organizacja. Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice to instytucja, która działa już 13 lat. Podobne organy posiadają też największe polskie metropolie – Warszawa, Kraków, Łódź czy Gdańsk. Nazwa zatem większości wydaje się znana, lecz prawdopodobnie nieliczni potrafiliby wskazać, czym owe rady się zajmują. Według popularnej Wikipedii, Młodzieżowa Rada Miasta to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. A jak wygląda to w praktyce? Generalnie jesteśmy organem doradczym i opiniotwórczym Dużej Rady Miasta. W takich codziennych działaniach zajmujemy się organizowaniem debat, jakichś spotkań dla młodzieży, tak żeby po prostu zrzeszać tą społeczność uczniowską i żeby nakłaniać ich do jakiegoś działania. Jak się okazuje, decyzyjność Młodzieżowej Rady Miasta jest jednak dość ograniczona. Decyzje podejmujemy tylko w swoim gronie, to znaczy coś, co dotyczy tylko nas. Oczywiście możemy w jakimś stopniu wpłynąć na decyzję Dużej Rady, jeżeli sprawy dotyczą młodzieży, tak jak na przykład nazwa szkoły, która teraz została połączona. Można zadać sobie zatem pytanie, po co Gliwicom instytucja, która nie ma realnego wpływu na wiele aspektów życia miasta? Dokładnie
po to, aby młodzież miała możliwość już teraz na etapie opiniodawczym przygotowywać się do tego, aby świadomie później pracować na rzecz społeczności lokalnej, aby teraz wyrobić w sobie nawyki pewnej odpowiedzialności w zakresie pracy samorządowej, w zakresie pracy społecznej. Młodzieżowa Rada Miasta ma zatem spełniać rolę kuźni talentów. Znane są już pierwsze przykłady pozytywnej działalności organu w tym zakresie. Przedstawicielem Młodzieżowej Rady Miasta, który został radnym miasta Gliwice, jest pan Wróblewski. Bardzo cieszymy się z tego, że ta właśnie kuźnia talentów, jak chcemy to nazywać, Młodzieżową Radę Miasta, że on właśnie z tego gremium pochodzi. Jest bardzo aktywnym radnym. Od dzisiaj w związku z rozpoczęciem kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w jej szeregach pojawili się nowi członkowie. Jakie wyobrażenia w związku z działalnością w tej instytucji ma jedna z nowych twarzy w tym gronie? Trzeba mówić to, co się myśli, że trzeba generalnie mówić, jak się myśli, że trzeba być odważnym, że nie ma jakby się nic do stracenia, można dużo zmienić. Entuzjazm naprawdę godny pozazdroszczenia. Rozpoczynając działania w Młodzieżowej Radzie Miasta, jej członkowie nie powinni zapominać jeszcze o innej kluczowej kwestii. Nie myśleć o sobie, tylko myśleć o innych. Miejmy nadzieję, że hasło to będzie towarzyszyć młodym adeptom samorządu nie tylko w nadchodzącej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, ale także w kolejnych rolach w ich społeczno-politycznej misji. A na koniec z tego wydania wiadomości zastanowimy się nad sensem dzisiejszego święta. Tak, tak, drogie panie, dzisiaj to my składamy życzenia panom. Właśnie dzisiaj, 30 września, obchodzony jest Dzień Chłopaka. Jest to w pewnym sensie męska, albo raczej chłopięca wersja mało popularnego w Polsce Dnia Mężczyzn. Dzisiejsze święto jednak przebija się już do szerszego nurtu. Czy aby na pewno? W tych czasach nie, niestety. My jesteśmy za młodzi. No. Przyszliśmy sobie dzisiaj spacerkiem do palmiarni, bo jak ostatnio byliśmy, to był remont. Idziemy jeszcze sobie gdzieś na obiad. No, w ten sposób. Skoro mamy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, prawda? Jest dziadka i babci, to dlaczego nie po prostu nie preferować takich dni jak młodości, nie? Chłopcy, dziewczęta powinni mieć swoje dni niech też. Niech się chłopcy też cieszą. Prawda? Nie tylko dziewczyny. W zeszłym roku przygotowały dla nas specjalnie film na pamiątkę. Ja już składam o 24 w nocy dzisiaj mężowi życzenia. I co pana miłego spotkało dzisiaj z okazji Dnia Chłopaka? No myślę, że będzie może jakiś torcik albo co. Dobre było. Kabusia. Wszystkiego dobrego z tej okazji życzę. A ty jesteś już mężczyzną, nie chłopakiem, więc po co mam składać ci życzenia? Tacy właśnie, jak tamten na schodkach. Jaki dzisiaj mamy dzień? Chłopaka. Jakoś specjalnie ten dzień dzisiaj spędzasz w przedszkolu? Jacy są chłopcy w waszym przedszkolu, jak byś powiedział? Dobrze. Grzeczni są? Niektórzy niegrzecznie, niektórzy tak. A ty? Ja czasem jestem niegrzeczny, ale czasem grzeczny też. Dzisiaj tak w takim gronie więcej zabaw z dziećmi, no i oczywiście słodki poczęstunek. Tutaj nawet dziewczynki przyniosły jakieś takie słodycze dla swoich kolegów. Życzyłam o taką niespodziankę. I mama mi kupiła Kinder i zabawkę i nową szczoteczkę i tam jest. A jeszcze taka sprawa sercowa, masz już dziewczynę? Mam Paulinę i się w niej zakochałam. Co? Złożyła ci dzisiaj życzenia? Pamiętała? Nie, nie pamiętała. To my jej teraz przypomnimy, tak? Tak. Jaki dzisiaj był dzień? Jaki dzień? I chłopaka! Każdy mężczyzna jest chłopcem, ale nie każdy chłopiec jest mężczyzną. Dlatego dyplomatycznie życzymy wszystkim panom tego, aby mieli w sobie nieograniczone pokłady chłopięcej energii i męskiej odpowiedzialności. Tym miłym akcentem kończymy wiadomości telewizji Imperium dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. Aktualne informacje z Gliwic można też znaleźć na naszej stronie tvimperium.pl po serwisie Sport i Pogoda na czwartek. W imieniu swoim zespołu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie już jutro o tej samej porze. Miłego popołudnia.
Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Smutna informacja dla kibiców Piasta Gliwice. Defensor niebiesko-czerwonych Tomasz Mokwa doznał kontuzji na treningu. Zawodnik złamał trzecią kość śródręcza. Pierwsze diagnozy na szczęście są w miarę optymistyczne. Złamanie nie wymaga operacji, ale tego typu uraz wiąże się z około 3-tygodniową przerwą. Najwcześniej Mokwa wznowi treningi w drugim tygodniu października. W tym sezonie 22-letni defensor zaliczył 5 występów w barwach Piastunek. Sukces ekipy Kolejarza Gliwice. Hokeistki w drugiej kolejce Mistrzostw Polski juniorek młodszych pokonały na wyjeździe drugą drużynę Orientu Łozina 2-1. Pierwsza połowa była w miarę wyrównana i zakończyła się wynikiem 1-1. Trafienie dla gliwiczanek zdobyła Aleksandra Dymińska. W drugiej połowie zawodniczki Kolejarza ustaliły wynik za sprawą Wiktorii Marczak. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.